Premier Mateusz Morawiecki ogłosił tarczę antyinflacyjną 2.0, która zakłada m.in. obniżenie VAT-u na paliwa i autogaz oraz wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność. Zmiany mają wejść w życie 1 lutego. To pakiet, z którego skorzysta absolutnie każdy obywatel. To skuteczna broń w walce z szalejącą inflacją. Ceny benzyny spadną do około 5 zł dzięki obniżce VAT. Obniżamy także VAT na prąd i ciepło do 5%, a na gaz do 0%. Najważniejsze zmiany, które przynosi tarcza, to zerowy VAT na żywność oraz zerowy VAT na nawozy. Ponad 80% wpływu na ceny mają czynniki energetyczne, zewnętrzne, czyli manipulacje gazowe rosyjskie, to już jest oczywiste dla wszystkich, a także nieodpowiedzialna, dogmatyczna polityka Unii Europejskiej. Idziemy dalej z naszymi śmiałymi, odważnymi działaniami, które mają pomóc w realnej walce z inflacją. Mają pomóc nie tylko ograniczyć skutki inflacji dla Polaków, ale jednocześnie też mają w dłuższej perspektywie po prostu doprowadzić do obniżenia inflacji. Tarcza antyinflacyjna przewiduje tak zwany dodatek osłonowy. Można otrzymać od 400 do nawet 1400 zł. Kwota uzależniona jest od poziomu dochodu i źródła energii. Niezwykle ważnym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej jest dodatek osłonowy. Państwo wiedzą, ten dodatek działa już od tygodnia. Od tygodnia można składać wnioski w gminach, żeby otrzymać ten dodatek osłonowy. Dla kogo dodatek osłonowy? 4 700 000 000 zł, które trafi do prawie 7 milionów polskich obywateli bezpośrednio do kieszeni polskich rodzin. Tarcza antyinflacyjna 1.0 została wprowadzona w grudniu. Rozwiązania mają złagodzić skutki gwałtownego wzrostu inflacji, która przekroczyła 8%, co oznacza, że jest najwyższa od 21 lat. Polacy więcej płacą za paliwo, energię czy żywność. Gaz w tej taryfie dla gospodarstw domowych ma wzrosnąć o ponad 50%. Wiemy, że energia o 24%. Niemniej jednak te taryfy dla firm, dla samorządów, dla szpitali, czyli dla podmiotów, które nie są gospodarstwami domowymi, no to te taryfy mogą rosnąć nawet o kilkaset procent. No i rzeczywiście te podwyżki są szokujące. Rząd, aby odciążyć portfele Polaków, obniża podatki. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej działania rządu są spóźnione, a inflacja wciąż będzie wysoka. Obniżki VAT-u są potrzebne, bowiem faktycznie państwo polskie na tej inflacji zaczęło w pewnym momencie zarabiać i robić z tego zabezpieczenia, bezpieczniki budżetowe. To jest bardzo poważna sprawa, którą rząd przespał w pewnym momencie, ale przespał celowo. Wtedy, kiedy inflacja się rozpędzała, trzeba było ją instrumentami finansowymi zatrzymać. Tarcza antyinflacyjna 2.0 będzie obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca.